No cześć kochani, witam Was serdecznie w trzecim odcinku dotyczącym samouzdrowienia mojej tarczycy. W ogóle mam w sobie mega wdzięczność i mega radość, że mogę się z Wami tym podzielić, bo to jest po prostu wzruszające i piękne, że można wprowadzić takie protokoły samoopieki, że nasze ciało po prostu włącza procesy samouzdrowienia i że z chorób przewlekłych, które się ciągną za nami kilkanaście lat, my wracamy do pełnej żywotności i takiego zdrowia. I to jest w ogóle takie dla mnie fenomenalne, bo w zasadzie mogłabym powiedzieć, że nie jestem, że choruję na Hashimoto, insulinooporność czy niedoczynność tarczycy, tylko że chorowałam. Dlaczego bym mogła tak powiedzieć? Dlatego, że słuchajcie, po raz od 2 lat, odkąd stosuję olejki klasy terapeutycznej, bo to jest jakby też istotne, i kupuję bezpośrednio w doTERRA, a nie na żadnych aukcjach, to od 2 lat mogę powiedzieć, że po prostu czuję pełną żywotność i nie czuję żadnych skutków tych chorób. A kto choruje na te choroby, to wie, że po prostu są wyzwaniem, że czujemy przy nich spadki energii, czujemy apatię, często mamy zaburzenia lękowe, depresyjne, wypadają nam włosy, mamy problem z wagą i różnymi nietolerancjami pokarmowymi. I moja droga się nie różniła. Ja zrobiłam badania i też się okazało, że mam nietolerancje pokarmowe i zrozumiałam jedną ważną rzecz, że jelita to nasz drugi mózg. Jeżeli chcemy mieć zdrową tarczycę, jeżeli chcemy obniżyć stany zapalne i wyciszyć Hashimoto i nie chcemy czuć jego skutków, to musimy się zaopiekować swoim drugim mózgiem. Nie było to dla mnie takie oczywiste, musiałam się nabawić refluksu, zapalenia żołądka, jakiejś nadżerki, helikobakter. Tak naprawdę zdrowie mnie zatrzymało, żeby zagłębić się w tą wiedzę. No i wtedy, jak przyjmowałam 4 antybiotyki, już byłam bezsilna, bo to po prostu nie działało, to trafiłam na uczelni, na olejki doTERRA i na mieszankę Z-Gens, na badania, które pokazywały jej skuteczność. Dla mnie, naukowca, to było ważne, bo umysł miał dowód. Skuteczność właśnie w walce z helikobakter. I słuchajcie, no faktycznie, po tygodniu stosowania tej mieszanki czułam kolosalną ulgę, mogłam przespać noc, nie musiałam spać pionowo, refluks mi nie dokuczał, nie miałam zdętego brzucha. No, był to proces niesamowity. Wyeliminowałam ze swojej diety w zasadzie 3 główne produkty. Były to jajka, był to nabiał krowi i gluten. Dlatego, że pani doktor, pod której jestem opieką, powiedziała, że jakby te testy na nietolerancję, trzeba je odróżnić od testów na alergię, są jakby kluczowe, bo te pokarmy się zamieniają w białka, które nas trują. I mieszanka Z-Gens wspiera przy tych nietolerancjach, szczególnie przy nietolerancjach na nabiał krowi. I ja 2 krople tej mieszanki z kroplą kadzidła po prostu dawałam na dłoń, wsmarowywałam, dawałam troszeczkę oleju nośnikowego, oleju kokosowego i wsmarowywałam w brzuch. I robiłam to już teraz, nie pamiętam, czy 2 czy 3 razy dziennie. Natomiast no, efekt był spektakularny i to był pierwszy krok, żeby pozbyć się zapalenia żołądka, helikobakter i po prostu tych takich dolegliwości związanych z nietolerancjami. Ale co włączyłam następne i co też mnie pani doktor oświeciła? Słuchajcie, probiotyk. Okazało się, że prawda jest taka, że każdy z nas powinien probiotyk brać prawie cały czas z niewielkimi przerwami. Wtedy brałam probiotyk celowany na helikobakter, potem zastąpiłam go probiotykiem doTERRA, dlatego że on ma niesamowitą formułę tworzenia, on jest w takiej podwójnej kapsułce, trzyma się go w lodówce i bardzo dobrze się po nim czuję, więc raz dziennie biorę ten probiotyk doTERRA. No i coś, co też prawie że na stałe wprowadziłam razem z mężem, który też choruje na Hashimoto, to są enzymy trawienne. Dlatego, że ten układ trawienny no, jest takim naprawdę dosłownie drugim mózgiem i te enzymy trawienne, słuchajcie, spożywane 2 razy dziennie do posiłku, najlepiej do takich głównych posiłków, większych, wspaniale pomagają trawić nam te złe też enzymy, bo enzymy są dobre w naszym organizmie i złe. I jeżeli te złe nie są trawione, no to niestety powodują różne dolegliwości ze strony układu pokarmowego i ciężko jest naprawdę funkcjonować. Znam wiele osób, które przestały przez to spać, którym było trudno czerpać radość życia każdego dnia, więc polecam Wam bardzo do 2 posiłków dziennie te enzymy trawienne. No i słuchajcie, trzeci krok w tym dbaniu o jelita
To był, słuchajcie, kompleks takich witamin, kompleks witalności Dotera, który jest absolutnie niesamowity, dlatego że przy chorobach autoimmunologicznych my nie wchłaniamy w wystarczający sposób z pokarmów tych wartości odżywczych, które potrzebujemy. I bardzo ważne jest, żeby je uzupełnić. Dotera jest tak pewna efektów tego 30-dniowego zestawu witalności, że gwarantuje 100% zwrotu pieniędzy, jeżeli nie poczujesz się spokojniejsza i pełna energii po zastosowaniu tej kuracji. I chciałam Wam pokazać, co tutaj w tym zestawie się zawiera. My z Wojtkiem tak naprawdę kilka razy w roku sobie powtarzamy ten zestaw. Ja sobie go wyjmę. On występuje też w wersji wege, co dla części z Was może być ważne. Czyli słuchajcie, pierwsze co, to są kwasy omega. I to też jest bardzo ważne, w jaki sposób one są pozyskiwane, w jaki sposób są przechowywane. Zwróćcie uwagę, ciemne opakowanie to jest. Tu są kwasy omega pochodzące z oleju rybiego, ale z upraw ekologicznych, to jest ważne. I proces ich produkcji i zamykania w tą kapsułkę jest taki, że nie zachodzi w nich proces utleniania. I to jest bardzo ważne, dlatego że to wtedy jeszcze z panią doktor sprawdzałam, pisałam nawet do Dotery, jak to się ma, bo nie wiedziałam, że trzeba zwracać na to uwagę, że kwasy omega, które zażywamy, muszą być w ciemnym opakowaniu i że ich proces utleniania jest bardzo ważny, bo może być szkodliwy dla naszego organizmu. Kwasy omega odpowiadają za zdrową funkcję naszego mózgu i nie ma takiej możliwości niestety w współczesnym świecie, żebyśmy z diety zaopatrzyli się w odpowiednią ilość kwasów omega-3, bo nasze jedzenie jest przepełnione kwasami omega-6, więc naprawdę tutaj warto uzupełnić te niedobory. Przy Hashimoto też wiemy, że my wchłaniamy to w ogóle wolniej, więc tym bardziej te kwasy omega są kluczowe. Następne, słuchajcie, z tego zestawu witalności to jest kompleks witamin i minerałów. Tu jest oczywiście też cynk, jest potas, jest witamina D, która jest taka bardzo kluczowa. Wszystkie mikroelementy, które nam są potrzebne, one też są w takich wegetariańskich kapsułkach. I to, co jest ważne jeszcze, to żeby wzmocnić działanie naszego układu pokarmowego, to one tutaj zawierają olejki klasy terapeutycznej. To jest imbir na pewno, mięta pieprzowa i jeszcze trzeci, którego nie pamiętam, po to, żeby nam ułatwić trawienie też tutaj tych rzeczy. I ostatni z tego zestawu witalności, tego to słuchajcie, nawet widać mam najmniej, ponieważ najczęściej go zajadam, to jest zestaw, który odpowiada za nasze zdrowie komórkowe. Czyli po prostu zawiera tutaj różnego rodzaju olejki eteryczne, w tym kadzidło. I to jest jakby testowana przez Doterę i opracowana, zastrzeżona mieszanka przez Doterę, która ma na celu zmniejszyć stany zapalne naszego organizmu i uspokoić nasz układ nerwowy, zadbać o nasz stres oksydacyjny. I wiecie, ten stres oksydacyjny to nie jest ten stres, że wkurzy nas mąż albo teściowa i po prostu mamy focha, tylko to jest ten stres, który powoduje, że nam serce szybciej bije, że my czujemy niepokój, że my nie potrafimy wieczorem zasnąć. I te kapsułki właśnie mają za zadanie wyciszyć nasz układ nerwowy. Dotera rekomenduje, kochani, żeby ten zestaw witalności zażywać po dwie kapsułki rano i po dwie kapsułki wieczorem. I teraz chciałam Wam też podpowiedzieć, że słuchajcie, na początek może się okazać to dla Was za dużo. Ja zaczynałam od jednej kapsułki z każdego, czyli kwasy omega, witaminy i ten zestaw komórkowy, bo mój układ trawienny nie chciał sześciu na dobę, więc jakby tutaj zaczynałam trzy rano i trzy wieczorem. Potem się układ trawienny przyzwyczaił, on się chyba też zreperował po prostu, zwyczajnie. I już brałam po dwie, natomiast mój mąż od razu po dwie i potwierdzam naprawdę, po tym zestawie czuć po prostu przypływ tej energii i przypływ tej witalności. Także zadbajcie o swoje ciałka w sposób naturalny, bo powiem Wam, że dla mnie ten sposób leczenia to był najtańszy sposób leczenia, jakiego w życiu doświadczyłam, ponieważ jak sobie pomyślę przez 15 lat, ile wydałam na badania, na lekarzy,
to kupno apteczki domowej i zestawu witalności zdecydowanie było najtańszą formą dojścia do zdrowia. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was oczywiście na czwartą część filmiku. Tutaj w opisie do filmiku zobaczycie sobie linki do pierwszej i do drugiej części mojego uzdrowienia do tarczycy, a w czwartej części opowiem Wam o mieszance Superwoman, czyli takiej mieszance hormonalnej, która wspiera już cały nasz system hormonalny. Pozdrawiam Was serdecznie, jak macie pytania, to piszcie w komentarzach albo do mnie. Buziaki!